Lublin, Małopolska. Region jest nasz. 13 minut po 8 w piątkowy poranek wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RDN. Taki piękny poranek. Piękny poranek, a ja mam gorący temat na początek, bo już dotarły do mnie informacje, że podobno w sposób regularny i stały pojawia się pan w szkołach gminy Tarnów i prowadzi pan lekcje. Taka kampania wśród młodych? Pani redaktor, ale to jest żadna nowość, ponieważ ja od kilku dobrych lat zawsze raz w roku prowadzę lekcje historii. Ale teraz historii. Tych lekcji nie... było więcej. Dlatego było więcej, ponieważ do tej pory były to klasy gimnazjalne. Natomiast teraz już mamy siódmą klasę, więc uznałem, że ten rocznik już by nie uczestniczył, dlatego byłem w szkołach również podstawowych. To ile tych lekcji w sumie było, panie wójcie? No praktycznie tyle, ile mamy szkół podstawowych. W każdej szkole podstawowej, tak. Ale to była tylko jedna lekcja w szkole, więc wszystkie klasy gromadziły się czy na sali gimnastycznej, czy na jednej z sal lekcyjnych i tam raz w roku zawsze taką lekcję historyczną staram się przeprowadzić. Patriotyczną, historyczną, wspólnie z panem dyrektorem Adamem Rybą. I to nie jest kampania? Pani redaktor, no w tym roku wszystko będzie kampanią, więc możemy... Nie boi się pan takich stwierdzeń? Nie, nie boję się, bo później przyjdzie również sezon letni. Tak jak powiedziałem, będą pikniki, będą festyny, będą pewnie poczęstunki i to będzie też kampania. Ale ja takich stwierdzeń się nie boję. Chciałbym nawet takie stwierdzenie, jeżeli to ma być jako zarzut, że się prowadzi lekcje historii z młodzieżą, czy na przykład uczestniczy się w piknikach, czy w festynach, to takie zarzuty myślę, że każdy samorządowiec chciałby mieć. Czego dotyczyła ostatnia lekcja? Bo historii to na pewno. Pan jest historykiem z wykształcenia. Ostatnia lekcja dotyczyła Holokaustu, zagłady Żydów w Polsce, z nastawieniem tutaj na historię regionalną, ponieważ w tym kierunku idziemy i Żydów również tutaj regionu Tarnowskiego. No i wiem, że do jednej z ostatnich lekcji dołączyła w sposób niespodziewany i chyba nieplanowany małopolska kurator oświaty. No muszę powiedzieć, że rzeczywiście... I razem zrobiliście lekcję. I teraz pewnie zaraz pani zada pytanie, czy to jest jakaś kampania, prawda? Taka we dwójkę. Czy pani kurator? Pani kurator jest z Krakowa, więc nie musi do tej kampanii mieć. Natomiast muszę powiedzieć, że lekcja była fascynująca. Właśnie w Koszycach. Strasznie się bałem, ponieważ było to w ten sposób, że pani kurator była zaproszona i była uczestnikiem konferencji odnośnie zdrowia. Ja również na tej konferencji byłem. Natomiast przeprosiłem panią kurator, że no chciałbym się zwolnić na godzinę, bo tutaj mam lekcję historii. Pani kurator powiedziała, że ona chciałaby iść razem ze mną. Może nie przerażenie, ale no nie wiem jak to będzie, ale poszliśmy razem i muszę powiedzieć, że lekcja fantastyczna. Zaskoczony byłem bardzo, choć nie powinienem. Pani kurator przecież jest z zawodu historykiem. Bez przygotowania, jak to się mówi, z marszu poprowadziliśmy wspólnie lekcję, również pani kurator. A zaskoczenie moje bardzo duże, ponieważ no, zawsze jest jakieś no, częściowo wątpliwość, czy jak tam z młodzieżą, czy będzie słuchała, czy nie. Natomiast tutaj wybitnie naprawdę słuchała i to nie było to wymuszone, więc myślę, że tematycznie było to bardzo dobrze przygotowane i problemowo też. Panie wójcie, ja jestem ciekawa, co dalej z programem rewitalizacji. Wniosek odrzucony, częściowo na liście rezerwowej. No jest pytanie, odrzucony, bo kiepski, czy dobry, a oceniony niesprawiedliwie? No, pytanie też tutaj czuję kontekst pewnie troszeczkę... Polityczny. A natomiast, bo pojawiają się takie spekulacje niektórych samorządowców, że to są decyzje także i polityczne. Proszę mi dać 4 sekundy. Nawet więcej. Nie, to ja poproszę o 4 sekundy, ale żeby się skupić i nic na razie nie mówić, ponieważ bardzo modne teraz jest złapanie za słówka. Dobrze, nie odzywam się. Dlatego ja nie chciałbym być złapany za słówka, powiedzieć coś mądrego, ale żeby to nie było wykorzystane. Już wiem, dziękuję za czas. Pani redaktor, powiem tak, program rewitalizacji jest bardzo ważnym programem, ponieważ jest to pierwszy program, w którym uczestniczyli mieszkańcy. Były konsultacje społeczne, to mieszkańcy wskazywali zadania do realizacji, były zebrania wiejskie i trwało to ponad rok. Zaangażowanie gminy, społeczeństwa było bardzo duże, więc oczekiwanie mieszkańców było również bardzo duże, żeby ten program realizować. Natomiast okazało się, że jednak przerosło to
akumulację środków, które były przeznaczone na tenże cel. No praktycznie wszystkie gminy zgłosiły się w tym programie rewitalizacji, natomiast środków było stosunkowo mało. I teraz to jest to, co chciałbym powiedzieć bardzo dyplomatycznie. Ja tutaj nie uznaję i nie chciałbym powiedzieć odnośnie, że tutaj zaistniała jakaś polityka, ponieważ to jest wprowadzenie konfliktu między samorządami. Wszystkie programy były dobre i wszystkie wnioski były dobre, tak uważam. I należałoby się, żeby one były wszystkie zrealizowane. Dlatego też problemem jest za mało środków. Cieszę się, że tutaj usłyszałem, że jest inicjatywa radnej wojewódzkiej, pani Anny Pieczarka, która bardzo w sposób mądry i dyplomatyczny do tego problemu podeszła i nie wskazuje, winnych, czy były jakieś błędy winnych, natomiast wskazuje wyjście z tej sytuacji. Ja tu bardzo popieram. Inni samorządowcy też to popierają. To znaczy, co zrobić, panie Mianowicie, Wójcie, z tym zwiększyć fantem? Środki finansowe. To jest możliwe? Myśli według pan? Mnie jest to możliwe. Powiedziałem według mnie, ponieważ nie znam dokładnie szczegółów. Natomiast gdyby to było w samorządzie gminnym, byłoby to możliwe. To jest tak zwane przerzucanie środków z jednego zadania na drugie. Jeżeli mamy takie nabory, gdzie nie ma zapotrzebowania dużego, mamy takie, gdzie jest duże, po prostu trzeba to przesunąć. Panie Wójcie, póki i jeszcze, co? I może ja dokończę, bo to jest bardzo ważne. I tu istota polega na tym, żebyśmy zrozumieli. 58 wniosków tylko jest zaakceptowanych pozytywnie. Ponad 120 czeka. Więc jeżeli by te środki się znalazły, żeby zwiększyć tak zwaną listę rezerwową, to myślę, że byłby to kompromis. I następne, panie radny, dla mnie ważna jest jeszcze informacja, już, panie Wójcie, już do tego wątku wrócimy. Które zadania dzisiaj są odrzucone, a które są na liście rezerwowej, żebyśmy to słuchaczom powiedzieli? Ale mówimy o, ja nie znam, jakie są zadania w innych gminach. Ja pytam o gminę Tarnów. Więc gmina Tarnów, możemy powiedzieć, że troszeczkę no, w sposób, tak jak staramy się o środki, gdzie się tylko da, tak no, też no, mieliśmy taki wybieg troszeczkę, mianowicie napisaliśmy bardzo dużo wniosków. Po to, żeśmy napisali dużo wniosków, żeby no, zagrać na jeden wniosek. No tak to jest. No, to jest taka taktyka. Tak jak w kolarstwie, prawda? Jest drużyna, wygrywa tylko jeden. Więc tych wniosków było bardzo wiele z naszej gminy. Natomiast tutaj no, liczyliśmy na ten najważniejszy wniosek, mianowicie na rewitalizację domu katolickiego, przedwojennego domu katolickiego w Woli Rzymdzińskiej. I tutaj mieliśmy taką cichą nadzieję, że on przejdzie. Natomiast no, też nie chciałbym, kurczę, zdradzić naszej tajemnicy, bo jak to zarząd województwa usłyszał, to może by... Słuchają nas bardzo intensywnie. Aha, z tego, no to co dobrze, wiem, to zdradzę tajemnicę. Mianowicie mamy tą lepszą sytuację niż inne gminy, ponieważ myśmy to już prawie, myśmy to już wykonali. I tak sądziłam. Nasza gmina jest po prostu taką, mamy założenie, że my robimy i staramy się o refundację. I dopiero jak mamy refundację, wprowadzamy następne zadania. Więc nie mamy tej sytuacji trudnej jak inne gminy, że po prostu nie mają tego, mogą nie mieć. Natomiast my to już mamy. A co czeka jeszcze? Co jest w zawieszeniu? Co na liście rezerwowej? No mówimy tutaj o Woli Rzymdzińskiej. W zasadzie my myślę, że to jest najważniejsza rzecz. Natomiast są następne zadania, które są niewykonane. Nie z rewitalizacji, tylko inne. Teraz mieliśmy sesję wczoraj i wprowadziliśmy następne zadanie, ponieważ tutaj się nie udało, ale w innych naborach mamy tutaj korzyści materialne i za każdym razem idą nowe zadania. Ale to jest już taktyka gospodarcza gminy. Więc tutaj, jeżeli wszyscy słuchają bardzo uważnie, więc mówię, proszę o się niepokoić. Wszystkie zadania po prostu zostały zrealizowane. W czerwcu już mamy odbiór tych zadań. Emocje, panie Wójcie, budzi opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego Białej. Wiem, że jedni chcą dróg tam, gdzie są proponowane, inni nie. Jak ich pogodzić i co zrobić? Emocje są wszędzie, ponieważ plan zagospodarowania przestrzennego jest to bardzo ważny dokument, który określa przyszłość urbanistyczną na danym obszarze. Do tej pory były to warunki zabudowy, czyli jednostkowo były wyrażane zgody na dom czy na drogę. Natomiast w tym przypadku już obejmujemy całą gminę, całe miejscowości. Nie ma takiej sytuacji i nie będzie nigdy, żeby wszyscy byli zadowoleni. I to prawda. I to jest mądrość radnych i mieszkańców, żeby się jakoś porozumieć. W przypadku Białej i nie tylko są wątpliwości. Jeżeli takie wątpliwości są, po prostu dajemy sobie czas i w przypadku Białej również dajemy sobie czas. Zatrzymaliśmy to i rozmawiamy. Wszyscy muszą być zadowoleni i muszą dojrzeć do tego, że jest jakaś korzyść. Nikt nie może być pokrzywdzony. Jeżeli ktoś czuje się pokrzywdzony, no to w jaki sposób będziemy się starali rekompensować to, może finansowo, w formie wykupu za jakąś kwotę większą. Natomiast no, szukamy tego kompromisu. W przypadku Białej rzeczywiście były wątpliwości, wyszły na zebraniu wiejskim. Dlatego za zgodą wszystkich, to się bardzo cieszę. Naprawdę miejscowość Biała jest miejscowością,
społecznością taką zgodną i tutaj za zgodą wszystkich wstrzymaliśmy się i rozmawiamy dalej i będziemy chcieli, żeby byli wszyscy zadowoleni. Plan nie jest procedowany dalej. Panie wójcie, rzeczywiście ja też dosyć dokładnie przeglądnęłam wnioski z zebrań wiejskich. Są ciekawe postulaty, propozycje mieszkańców. No między innymi jest taki postulat, żeby uzyskiwać dopłaty nie tylko do wymiany pieców, ale i do termomodernizacji budynków. Czy to jest możliwe? Zebrania wiejskie jeszcze sprzed kilku czy kilkunastu lat były, są inne jak są teraz. Ten rok, w roku poprzednim zmieniły się nastawienia mieszkańców na patrzenie odnośnie swojego środowiska. Bardzo dużo postulatów. Można powiedzieć, nawet 70% postulatów zebrań wiejskich są to postulaty proekologiczne. Potwierdzam to. Dopłaty do pieców, dopłaty do termomodernizacji, ochrona środowiska. Tylko pytanie, czy to możliwe? Jest to możliwe. Jest to oczywiście możliwe. Teraz może pan to zadeklarować? Teraz udało nam się, znaczy jest to możliwe do wykonania, natomiast do realizacji, no to jeszcze jest właśnie. Cała droga. Natomiast jeżeli chodzi o piece, jest to możliwe, ponieważ już te dotacje mamy i tak jak na początku, kiedy zbieraliśmy zapotrzebowania, nie było bardzo dużo chętnych i zrobiliśmy to na wyrost. Okazało się, że to na wyrost teraz jest zdecydowanie za mało. Więc te następne nabory, jeżeli by się pojawiły, to no to również myślę, że... Ale do nowych elewacji chętni. Jeszcze teraz nikt tak. nie dopłaca. Elewacja to jest po prostu nowość i tutaj czekamy, ale czekamy tutaj na połączenie takiego symbiozy programu rządowego z gminnym. Tutaj gmina oczywiście, no to nie można z pieniędzy podatnika po prostu dać na termomodernizację. Natomiast słyszy się o programach, które pan premier Morawiecki chce realizować i tutaj w tym przypadku, jeżeli to zafunkcjonuje, to element dotarcia, wsparcia gminy jest, tak jak w dopłatach do pieców. Bardzo mocno musimy przyspieszyć, panie wójcie, bo ja patrzę na zegarek i czas już, goni. Już nie będę prosił. Chcę jeszcze zadać, o 4 sekundy może pan prosić, nie ma problemu. Chcę jeszcze koniecznie zadać co najmniej jedno pytanie, także związane z postulatami mieszkańców, którzy chcą, uwaga, zwiększenia liczby fotopułapek, które umieszczone byłyby w ukrytych miejscach, by wyłapać tych, którzy porzucają śmieci na brzegach czy na chodnikach. Co pan na to? Ja jestem za, ale co na to na przykład interwencja radia? Jeżeli, bo to jest takie modne teraz. Przyjedziemy na miejsce z mikrofonem, ale nie. Pokażemy z drugiej strony, wszystkie strony medalu. Z drugiej strony, no właśnie, to wtedy, jakby pani redaktor zareagowała, jak na przykład ktoś przyjdzie, który zostanie złapany, że tam wysypał, starałabym się zrobić jak najbardziej rzetelny i obiektywny materiał, ale co z tymi fotopułapkami, panie wójcie? Mamy fotopułapki, macie. Rzeczywiście, tak, mamy fotopułapki. Powiemy gdzie, czy nie powiemy? No ale to nie one powiemy. Są, to nie ma pojęcia takich fotopułapek i tajemnica. Uh-huh. Powiemy, bo to jest, to i to wszyscy wiemy. Tam, gdzie zbieramy odpady wielkogabarytowe. I tutaj jest ten problem i to był taki problem, że zbieramy w miejscach najbardziej dostępnych dla mieszkańców, ale też, no jakby użyć tego słowa, publicznych, na przykład na przykład teren obok cmentarza w Tarnowcu, czy w okolicach centrum wsi w Koszycach Wielkich, czy w Zbilitowskiej Górze. Jest wyznaczony termin, no tutaj ja nie powiem dokładnie, jeden dzień, dwa dni na zbiórkę. Jeżeli ktoś 3 dni po zbiórce przywozi na centrum śmieci, no to złapie go w fotopułapka i później te śmieci będzie musiał pozbierać i zapłacić karę, a w tym przypadku no już niestety albo stety straż nasza gminna nie upomina, bo to już nie można upominać. Kary są symboliczne, bo to jest 50 zł, ale to skutkuje. Bo jest co, wstyd też? Bardziej wstyd. Ale mogę powiedzieć tak, że też mieszkańcy, którzy mają tą karę, przychodzą do mnie i na 10 takich osób, które wyrzucały śmieci, więc mogę powiedzieć... Umarza pan? Nie, tak nie chodzi o to. 9 osób trochę się wstydzi tego I więcej tego nie i więcej robi? Tego nie zrobi, a jedna ma pretensje, że jest skrzywdzona. I tu pewnie przyleci do Radia RDN. Być może. To wysłuchamy wszystkich stron wtedy. Przede wszystkim pana wójta także. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł, z nami w piątkowy poranek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.